chwałę przyjaźni, przyjaźni na beton, na mur. Z dobrym kolegą w biedzie jest raźniej, tu i na szczytach gór, tu i na szczytach gór. Razem, 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 tam, gdzie siódma da. Gazem, z gazem, z gazem, w domu został czas. Razem, 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 przyłącz się i ty. Razem, 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 bo zasnami sny. Powiedz biała chmuro, w tobie łez, czy pójdziemy górą, czy po dolin kres. Radzisz frunąć z wiatrem, czy też gnać pod wiatr? Ile życie warte, który zerwać kwiat? Było nas czterech. Ja, to znaczy Andrzej, Zdzisio sportowiec, Edek nasz przywódca i Wojtek bikiniarz. Wojtek miał prawdziwe buty na Słoninie i był największym w klasie podrywaczem. Umówiliśmy się w łazienkach. Była akurat niedziela kiermaszu książki w Alejach. Straszny tłok. Bałem się, że się spóźnię. Edek miał bombę. Jego kuzyn leśniczy zostawił nam na wakacje jacht, ale nikt z nas nie umiał żeglować. Czasu było mało, musieliśmy się błyskawicznie poduczyć. Edek zaproponował opanowanie wiedzy żeglarskiej metodą kolektywną. Ja miałem zająć się teorią. Wyjechaliśmy. Pociąg dowiózł nas w środku nocy do małej mazurskiej stacyjki. Obudził mnie warkot samolotu. Po chwili zobaczyłem wyłaniających się z mroku dwóch ludzi z latarką. Bałem się. Zamknąłem oczy. W południe zobaczyliśmy nasz jacht. Był przepiękny. Nazywał się Atalanta. Nie mogliśmy się połapać w plątaninie linii żagli. Popłynęliśmy na wiosłach w pobliskie trzciny, żeby nikt nas nie widział. Najbardziej baliśmy się leśniczyny, żeby nie zorientowała się, jacy z nas żeglarze. Schodziła do nas na pomoc, niby szukać swojego psa, Samanty. W trzcinach próbowaliśmy postawić żagiel. Skompromitowaliśmy się przed załogą przepływającego obok jachtu z piracką flagą na maszcie, na którym nie wiadomo skąd znalazła się miss naszej szkoły Pawłowska. Wojtek z wrażenia puścił linę i wszystko runęło na nas. Kiedy wydostałem się spod żagla, zobaczyłem, że na naszej łodzi jest ktoś obcy. Ubrany był na biało. Nie wiem, skąd się wziął. Pomógł nam postawić żagiel, pokazał różne rzeczy. Odkrył schowek na jachcie i wyciągnął z niego starą niemiecką mapę. Zainteresowała go przez moment, ale schował ją z powrotem. Był bardzo miły i dużo wiedział o żeglarstwie. Nie wiem, dlaczego Edkowi wydał się podejrzany. Następnego dnia znów spotkaliśmy piracką łódź. Pawłowski na szczęście nie było. Zaczęli nas gonić, naśmiewając się. My chcieliśmy uciec, ale nie umieliśmy postawić foka. Dogonili nas i potem nie wiem, co się stało, ale wygraliśmy regaty. Zupełnie przypadkowo. O mało nie rozbiliśmy jachtu i pomostu. To, że jesteśmy żeglarskiej nogi, wydało się dopiero w restauracji. Dowiedziałem się, że Pawłowską zawieźli do Gorzyjałek. To gdzieś na Śniardwach. Nie wiem, dlaczego piraci polubili nas i postanowili nauczyć żeglować od strony praktycznej.
Ale byłaby kompromitacja, jakby nam pilać nie powiedział, jak to wszystko trzeba zrobić. Dobrze, że ta Małgorzata poczuła do nas słabość. Co tam masz? Wyjąłem mapę ze skrytki. Niemiecka? Tak. Uważaj, bo się rozsypie. Schowaj, skąd wziąłeś to na pewno z twojego frankowiaka. Chronić prawą burtę. Radzisz płynąć z prądem, czy też gnać pod prąd? Gdzie jest nasz przylądek, naszych marzeń ląd? Wsi poszli w pole robić. Nie ma jajek, nie ma mleka, nic nie ma. Bardzo panią proszę. A garnek ma ta? Dziękuję. Zaraz przyniosę. Kropa, weź folce, bo zapomniałem. Proszę pana, co pan tu robi? Frankowiaka. Widziałem go. Widziałeś go i co? Nic. Rzucił się na mnie, przewrócił i uciekł. Słuchaj, ofiaro, jak mogłeś puścić tego drania? Sam jesteś ofiara. Trzeba było nie zostawiać pieniędzy na jachcie. Gdzie jest ten garnek? Okradli nas. Wiesz, niech idzie wam na zdrowie. Dziękuję. Ej, nie wszystko. Zostaw troszkę dla kolegów. Przepraszam panią bardzo. Daleko stąd do Gorzyjałek? Do Gorzyjałek? Na Gorzyjałki? Muta, come on here! Muta, komm doch mal her! Die wollen wissen, wo nach Gorzyjałkiem. Mutter! Großmutter! Mutter, komm doch! Chodźcie, Gruszko, Inno, chodźcie! Do Gorzyjałek, musi na robotę, nie lekki chlebek w Gorzyjałkach. A pan Haushofer, mocno niedobry pan, a łąki kwaśne, a krowy bodliwe,
a psy szczekliwe, a pan Haushofer mocno zły pan. Nie idź taś do Gorzyjałków. Nieczysto tam. A co tobie tak śmieszno, ty siurku? A pan Haushofer mocno niedobry pan. Wsio policji, wsio rentuje. Zaupał po trosę i za złote trzy grosy. Ty skąd wiesz o tych Gorzyjałkach? Czaki mi mówił, wysadzili tam Pawłoską. Tu cię boli, Pawłoska. Czołem, chłopaki. Ale niespodzianka, co? Skąd wzięliście tego potwora, który zjada wszystko, co mu się da? To przecież Samantha. Skąd ona się tu wzięła? Chyba wy najlepiej powinniście wiedzieć. Była na jachcie. Może płynęła cały czas z nami? Coś tu nie gra. A pan co tu robi? Ja? To bardzo proste. Dobijam do przystani, patrzę. Znajomy jacht i postanowiłem was odwiedzić. No, ale widzę, że wszystko w porządku. Czołem, żeglarze. Panowie, musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Nie uchylam się od ciężaru odpowiedzialności, ponieważ to ja od samego początku namawiałem was na tę wyprawę. Nie chcę też zwalać wszystkiego na przypadkowy zbieg okoliczności. Być może zbytnio liczyłem na naszą zdolność do improwizacji. Wiecie, jak nie lubię przemawiać. Mówiąc krótko, jesteśmy bez jedzenia, bez pieniędzy i kręcą się wokół nas jakieś podejrzane typy. I dzięki naszemu koledze mamy jeszcze piątą gębę na pokładzie. Nie dzięki mnie, tylko sama weszła. A z tym prowiantem to od razu wiedziałem, że to ona. Frankowiakowa ostrzegała. Akurat. Przed tym mówiłeś, że to czary. To wszystko jedno. On od razu mówił, że to któryś z nas. Czary, nie czary. Ranek jest mądrzejszy od nocy. Śpimy, panowie. Chodź tu, Andrzej. Pośpiesz się trochę. Trzeba się będzie jakoś pozbyć tego cholernego kundla. Jeśli tak, to ze mną. I to są te twoje decyzje? Trzeba nie mieć serca. Biedna psina. Tyle musiała wycierpieć tę strachu. A ile jeszcze wycierpi z głodu? Nie będzie tak źle. Są w lesie grzyby, jagody. Widziałeś kiedyś psa, który jadłby grzyby i jagody? Ale możemy je sprzedać, a za zarobione pieniądze... Połaź psu jedzenie. Ty pomysł, profesor. Z wami w ogóle nie można rozmawiać. Łapmy ryby. Za ogon. No to wracajmy do Warszawy. Nic już wam nie powiem. A co z tymi twoimi Gorzyjałkami? Jakie moje? No, twojej Pawłoskiej. Nie bądź zazdrosny. Te Gorzyjałki to jak wynika z mapy jakiś PGR. Koledzy, jak wiemy z doświadczenia, zaczyna się niedługo akcja żniwna. Nasz kraj, jak wiemy z doświadczenia... Edziu, bez drętwej mowy. Nawyk ogólnoorganizacyjny. Przepraszam. Zresztą ostatecznie moglibyśmy się wziąć do pracy i zarobić parę groszy. A jak daleko do tych Gorzyjałek? Za dwa dni drogi. Całkiem niezła myśl. Tajnik,
Kuś, trzy palce w prawo. Dobra, dobra, Wojtek, steruj. Tak jest, kapitanie, sternik, kurs, trzy palce w prawo. Co jest? Oni chyba coś od nas chcą. Zawracajmy! Czego się boisz? Nie mamy nic na sumieniu. Rzućcie kciuki, żeglarze! Chcieliśmy dobić. Panowie, uwaga, to Makon! Makon! Prosimy bardzo, prosimy panów, proszę bardzo. Proszę, proszę, proszę. Prosimy bardzo. Dziękuję panom, dziękuję bardzo. Proszę, proszę. Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę. Po tak długim rejsie, który wzmaga apetyt, należy się panu posiłek. Proszę bardzo, proszę, siadajcie. Siadajcie, panowie. Rozumiesz coś z tego? Przepraszam za skromność tego posiłku. Czym chata bogata, skromnie, ale zdrowo. Wybaczcie, panowie, że bez kawiaru. Przyjechali, kolego Zygmuncie, trzeba im wypłacić całą należność. Po ile? No oczywiście według najwyższych stawek. 21, 8. Za jaki okres? No czy ja wiem, no za cały miesiąc. Nie, naprawdę dziękujemy. No to zaliczkę, po 100 złotych. Ale przepraszam, za co? Dobre sobie, słyszy kolega Zygmunt, za co? No za to, żeście panowie tutaj przyjechali. Proszę tu podpisać. Tu. A więc formalności zostały załatwione. Muszę wam powiedzieć, że już miałem telegrafować do Warszawy. No bo tak, terminy umówione, data ustalona, a was ani śladu. A myślicie, że to jest łatwo utrzymać tylu ludzi, którzy nie mają co robić? O, siatkówka. Myślałem, wiecie, początkowo, że wystarczą prace takie porządkowo-dekoracyjne. Ale oni okazali się błyskawiczni. Pół dnia wszystko tam zagrabili, wyrównali. No, kopali. Nawet zrobili takie te, no, obrazki symboliczne. No ale dobrze, że już jesteście. I dobrze, że to Józio wybrał właśnie was. Rozumiecie mnie, kolego?
No to chodź. O, łucznik! A to jest świetlica. $30 na godzinę. I pełne utrzymanie oczywiście. Zgoda. Macie jakiś program? Program? Dostosujemy się do wszystkich waszych wymagań. Palą się do tego żeglarstwa, że aż trudno uwierzyć. Roboty będziecie mieli ciężko. To jest trudny element. Sami lekarze i aptekarze. Nawet dacie radę. O 15:00 początek kursu. Dobry numer. Uczu Marcin Marcina. Mówiłem wam, uciekajmy. Spokój. Forso wziąłeś, a teraz chcesz wiać? To oddam. A obiad? Za obiad zapłacisz? Bez paniki, panowie. Damy radę. Ty, Andrzej, pójdziesz na pierwszy ogień. Zwariowałeś? Spokojna głowa. Chcą się uczyć żeglarstwa? Proszę bardzo. Walim suchą zaprawę. Ten, tamten, te twoje rumby. Ile tego jest? 32. No proszę bardzo, to już jest cała godzina. Potem zasuniesz im wektory. Niech rysują, dla każdego po minucie. I cała druga godzina już jest zrobiona. 60 zł odrobiłeś, tak czy nie? No, a potem ci zostaną jeszcze te gafy, sztagi, szoty i tak dalej. Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy szkolenie w dziedzinie żeglarstwa. Życzę państwu wiele wspaniałych osiągnięć w pełnym poznaniu tej pięknej dyscypliny sportu. Zajęcia poprowadzi kolega instruktor Andrzej Bielawski. Na początku słuchacze będą niestety musieli przejść pewne szkolenie teoretyczne. A więc, proszę państwa, wielkie odkrycia geograficzne, kompas prawna wynaleziono, a więc my zaczniemy właśnie od kompasu. Kompas dzieli się na rumby. Rumbów jest 32. Trzeba się ich wszystkich nauczyć na pamięć. Ale to nie jest trudne, jeżeli zapamiętamy ogólny schemat, że ten znaczy po holendersku ku i co drugi rumb robi się właśnie ten dodatek. A więc nord, nord ten ost, nord nord ost, nord ost ten nord, nord ost, nord ost ten ost, nord ost, ost nord ost, ost ten nord ost, ost sud, ost ten sud, ost sud ost, sud ost ten ost, sud ost, sud ost ten sud, sud sud ost, sud ten ost i sud. Jak to klarownie ujęte. Wymaga się tego przy zdawaniu na żeglarza. Trzeba się będzie więc nauczyć tego na pamięć. Słucham pana. Chcę zaproponować obywatelowi instruktorowi, abyśmy zrekapitulowali nabytą przed chwilą wiedzę pod nadzorem obywatela instruktora metodą kolektywną. Proszę bardzo. Nord, nord ten ost, nord, nord ost, nord. Ost ten nord, 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 ost, nord, ost, ost, nord, ost, ost, nord, ost, ost ten nord, ost, ost ten zid, ost, ost, zid, ost ten ost. Nie da się skończyć. Tak tylko skończą pochwalić i skacz na wektory. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy. Po prostu samo weszło nam do głowy. Oczywiście dzięki wykładowcy. No to teraz przejdziemy do tego, skąd się bierze ruch żaglówki. Największą szybkość statku żaglowego osiąga się na dwusiecznej konna między kierunkiem jazdy a bardzo dobrze. Wiatr. Widzę, że opanowali państwo wszystko doskonale. W związku z tym przejdziemy do zajęć praktycznych. Kolega Andrzej omówi dla państwa typy żaglowania. Mam prośbę. Czy zechciałby mi kolega wyjaśnić, a sądzę, że zainteresuje to wszystkich zebranych, jakie ożaglowanie jest bardziej efektywne, gaflowe czy Marconi? No i przy okazji, czy karawela to bryk, czy bar? Może za jednym zamachem.
Jeżeli refujemy przez nawijanie żagli na bom, to napięcie boma powinna zajmować się ref maszynka, prawda? Mówi się, że w tym wypadku należy na bom założyć shotring, do którego przymocowujemy blok shotagrota. Czy można wiedzieć po co? Koledzy, widzę, że pytań jest bardzo dużo, natomiast pierwsza godzina naszego wykładu dobiega końca. W związku z tym proponuję, abyście państwo swoje pytania spisali na kartkach, natomiast kolega Bielawski odpowie na nie zbiorowo. Dziękuję. Przerwa. Zapomniałem kolegów uprzedzić, że uczestnicy cały podręcznik zdają już na pamięć. Istotnie. Teorię opanowali. Perfekt. Ale żaden z nich nie wszedł jeszcze ani razu na pokład żaglówki. Perfekt, mówi pan. A obowiązki żeglarza w walce o pokój. No albo różnice w zastosowaniu żeglarstwa w kapitalizmie i u nas. Przerobili w ramach samokształcenia. Nawet walkę z kułactwem. Myśmy myśleli, że to będą ćwiczenia praktyczne. Prosiłem Józia, żeby przysłał 4 żaglówki z instruktorami, a tu... Ale sami rozumiecie, trudności obiektywne, lato. A zresztą przy tak niesłabym wietrze nie ma sensu wypływać na wodę. Ale za to od strony BHP, spokojniej. No więc, jak będzie? No zgoda. Przed kolacją zdążymy jeszcze zrobić ćwiczenia wprowadzające. Tak, to lina stalowa łącząca dziób jachtu z masztem tuż pod Salingiem. Sztak to lina dziobowa. Nie, lina stalowa łącząca dziób jachtu z masztem tuż pod Salingiem. Sztak to lina stalowa łącząca dziób jachtu pod masztem tuż pod Salingiem. Stęcz sztak to lina stalowa łącząca dziób jachtu stopem masztu. Górna część masztu to stęga, stąd sztak. Ten sztak to stalowa lina łącząca dziób jachtu stopem masztu. Górna część jachtu to stęga, stąd ten sztak to lina stalowa łącząca dziób jachtu stopem masztu. Czekaj! Górna część masztu to stęga, stąd ten sztak. Ciągnij! Bierz ich po 4. 2 do knagowania i 2 do szotów. Jeden luzuje, a drugi wybiera. Tak na zmianę przez 5 minut. Proste? Jakie ciekawe, wiesz co? Lepiej ich sam potrenuj. Mam co robić. Muszę mieć oko na wszystko. Z dystansu. Zajęcia praktyczne poprowadzi kolega instruktor Zdzisław Rudawski. Proszę państwa, ćwiczymy czwórkami. Koledzy niećwiczący przyglądają się kolegom ćwiczącym w celu zaoszczędzenia czasu. Bardzo ważny jest rytm, tempo i precyzja. Pierwsza czwórka, proszę bardzo na pokład. No nareszcie. Mamy chwilę spokoju. Chciałem z panem zamienić parę słów na temat naszego kolegi Andrzeja. Ja czekałem na to. To pan wie? Niestety. Lewy fokasz od luz, prawy fokasz od wybierz, prawy fokasz od luz, lewy fokasz od wybierz, lewy fokasz od luz, prawy fokasz od wybierz, prawy fokasz od luz, lewy fokasz od wybierz, lewy fokasz od luz, prawy fokasz od wybierz. Prawy fokasz od luz, lewy fokasz od wybierz, lewy fokasz od luz, prawy fokasz od wybierz, lewy fokasz od wybierz, lewy fokasz od luz, prawy fokasz od wybierz. Widzę już lepiej. Tak, ćwiczą. Dobrze. Ale ja chciałbym wiedzieć, co z wami. No nie martwcie się, wiem wszystko. Będzie dobrze. Zaraz to załatwię. Tak, o co mu chodzi? Co on wie, co załatwi? Przepraszam cię, stary, że tak bez porozumienia z tobą, ale sam rozumiesz, taka okazja, tu jest tylu lekarzy. Powiedziałem im o tych twoich snach. Zwariowałeś? No przecież śniły ci się jakieś koszmary. Każdy ma jakieś sny. Kto na stacji w Stopcu krzyczał, jedźmy, nikt nie woła? Też porównanie. Ja mam sny realistyczne, a te twoje jaszczury to patologia.
Nie wmawiaj mi choroby. Siadaj. Przepraszam, Kropa. Długo nie pociągniemy tej gry. Musimy rozproszyć ich uwagę i odciągnąć od Zdzisława, bo czuję, że zrobią z nim to samo, co przed godziną zrobili z tobą. Krótko mówiąc, musisz dać się zbadać. Przecież nic ci nie zrobią. Co? Reasumując, objawy sprowadzają się do męczących snów, kończących się na ogół stanami zagrożenia. A co ciekawsze, odczucie niebezpieczeństwa nie znika, nawet po przebudzeniu się. Może internista zechciałby... Sugestie kolegi adiunkta uważam za słuszne, więc jeżeli koledzy pozwolą, od razu przystąpię do badań. Kolega instruktora, proszę o rytmiczne unoszenie tułowia. O, tak, tak. Ręce sięgają końca palców, tak, dziękuję. Zaczynamy. Kolana prosto. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Przecież to bunt. Wyraźny bunt. Kierownik powinien wyciągnąć surowe konsekwencje. Co mu się stało? Tobie by się przydało łupnąć prelekcję Solidarności. Prowadziłem wywiad. Kiedy wyżeście gnali tych biednych ludzi na katorżnicze ćwiczenia, kierownik pnął umyślnego do Giżycka, żeby się dowiedzieć, coś mi zajedli. Skąd wiesz? Z pewnego źródła. Kuchareczki. Trzeba wiać. Gdzie? Na przecież noc. Proszę was, wypłyńmy gdzieś. Tak otwiczymy się w trzcinach i przeczekamy do rana. Byle dalej od nich. Moja zaliczka! Oddaj mi moją zaliczkę! Zostawcie jej krzywdy. Zostawcie ją. Zostawcie. Zostawcie jej krzywdy. Zostawcie.
Odstawcie. Dawaj! Co jest? Dawaj, kupaj! Chyba woda zimna dzisiaj. Co tam? Macie mydło? Potem co? Wracajcie! Patrzcie, gdzie jesteśmy! Całą noc kręciliśmy się naokoło tej wyspy. Nie ma co gadać, tylko trzeba zwiewać to byle dalej. A zaliczka? Co zaliczka? To trzeba oddać. O, jest. O co ci chodzi? Wykład zrobiłeś? Ale to nie w porządku. Sami chcieli. To boli. Wykład był, ćwiczenia były. 2x30 to jest 60. 60 złotych potrącamy, a resztę oddajemy. A kto to odniesie? A od czego poczta? Zobacz, jest. Tamo. Dzień dobry. Pani. Chwileczkę. Tylko zapytać chciałem. Chcielibyśmy dostać coś do jedzenia. Jakieś konserwy. Są. Z mięsem? Nic tych nie ma. A jakie są? Warzywne. Grzybki? Nie, kapary w odcień. A co to jest? Marynata. Dobreta? Zagraniczne. Można zobaczyć? Proszę. Może pani pokazać? Kopa. Proszę pani, co tu się dzieje? Gdzie są ludzie? Tutaj nikt nie mieszka? A poszli. Ale dokąd? A tam. A wy? My z Warszawy. Słychać ich. Naszą wodą.
Kogo? Poniżej. Co się pcha? Frajer go podpuścił, a on uwierzył. Mistrzunio, jak trafisz w bramkarza, to zabije. Zawór mu się urwał. Gdzie pana wysadzić? Pana, no. Mówcie mi, Rysiek. Najbliżej. Do Lecka. A ma pan... Masz tam gdzie się zatrzymać? Może. Tam jest Kurhała. Z przemysłu terenowego. Wszystko załatwi. Przemysł terenowy. Gałwun, nie wrócisz? Po co mi tam wracać?
Przecież ja nie jestem tutejszy. Ja miesiąc pograłem, bo patrzę, lato, plaża, jezioro, babeczki na medal, przeciwnicy niegroźni. I tak bym na jesień się udał. Na jesień chcę iść do Olsztyna. Tam wojsko będzie kolejarzowi odbierało bramkarza. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Jak to mówią. A Gorzyjałki pan zna? Gorzyjałki? Nie liczą się. Dlaczego? Nie mają boiska. A do Sianokosów to ja nie pójdę. Choćby za tę ciężką forcę, co bólą, jak im się plan wali. Ciężką? Słyszycie? A jakbyście się dali nabrać na tego Żyjałki, to tu musicie wszystko załatwić. Tu jest zespół PGR-ów. Cześć! No na razie! Dziękuję! Zjadłbym coś. No ale chyba nie to. A co to jest? To służy do przystrajania mięsa. W zasadzie. Co powiemy? Nasz wódz coś wymyśli. No chodź. Panie prezesie, my właśnie... Nie jestem ani panem, ani prezesem. O co chodzi? My w charakterze do pracy. Jesteśmy młodzi, silni, zwalci, gotowi pomóc PGR-o. Chodzi o Sianokosy. Na przykład w Gorzyjałka. Dlaczego Sianokosy? Dlaczego Gorzyjałki? Wykształcenie? 10 klas szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego. Rok przed maturą na fizyczny? Nie. Nie pozwolę na takie marnotrawstwo. Mogę zatrudnić jako umysłowy. Ale my jesteśmy zdecydowani stanąć w pierwszych szeregach do walki o zagrożone wykonanie planu. Kadry na front. Kogo wy chcecie agitować? Ja was mogę od razu na młodszego buchaltera. Was do planowania. Kolegę na referenta racjonalizacji. A wy? Wy na etat instruktora PHP. Zrozumcie, jeśli nie obsadzę tych etatów, to mnie nie skreślą. No ale my chcemy na Sianokosy. Sianokosy, Sianokosy. Przecież to potrafi każdy. Ale sprawozdawczość. Kto mi na przykład zrobi takie B12, no? Kto mi to wypełni? B12? Kwestionariusz sprawozdawczy. To tylko przykładowo. Rychlik, słucham. A, to wy, Purchała. Że jak? To znowu? No nie ma mowy. Wdraża Olszynka Gołdawska. Nie, 6 też nie. 4. To ostatnie moje słowo. Tak. Nie wypominajcie mi poprzednich. Kuba, no przecież wiesz, jak trudno teraz kogo do tego namówić. Tak. No, trzymajcie się. Tak, cześć. Cześć, cześć. Macie szczęście. Gwiazda do Gorzyjałek.
Tu macie skierowanie do kierownika PGR-u w Gorzejałkach, obywatela Sykusa. Tu macie skierowanie do kasy po odbiór zaliczki. Cześć. Poproszę jeden kisiel, 4 razy pierogi z kapustą, 4 razy omlet z dżemem. Ja nie chcę fasoli. On też nie. 2 razy fasola, 5 razy budyń z sokiem, 1 ryż ze śmietaną i z cukrem i 1 z jabłkami. Jeden kisiel, pierogi z kapustą, 4 razy omlety z dżemem, 4 razy fasola, 2 razy budynie z sokiem, 5 razy 1 ryż ze śmietaną i cukrem, 1 ryż z jabłkami. Przypominają mi się kapary w odcie. Ty, co by? Czołem, żeglarze! Znowu ten wścibski typ. Cały czas snuje się za nami. Co ty chcesz od niego? Nie sądzę. Stały już pojawa na Gorzejałki.